Teraz wracamy do punktu wyjścia, podejrzewam panowie, czyli pytanie do pana Przemysława Korcza. Tutaj proszę. Raz. Mam pytanie podobne do pani odnośnie bezpieczeństwa na drogach. Mieszkam na Gojach, przy drodze na Cieszyn, ruchliwej dosyć. Kwestia jest taka, że mam też syna, który chodzi do szkoły, drugiej klasy. Chciałem go puścić samemu, to musiałby przejść przez tą drogę, ruchliwą bardzo, na autobus. I musiałoby koło starej Sawi, tam też jest droga dosyć ruchliwa. Ciężko niekiedy przejść, auto się nigdy nie otrzymuje, będą dosyć szybko. Czy coś w tym z tej kwestii ewentualnie można by coś zrobić? Czy to było pytanie do mnie, tak? Tak. Jakby mi pan jeszcze tylko przybliżył dokładnie, którędy syn schodzi, Andrzeja Brody, czy schodzi ulicą Cieszyńską? Cieszyńską. A Cieszyńską, bo nie wiem, w którym miejscu jakby ten problem... Na zakręcie tak. Akurat... Proszę państwa, jest to problem oczywiście. Ja powiem państwu tak, ja, tak jak pan Artur wspomniał, działam w Ustroniu w wielu różnych organizacjach, stowarzyszeniach i w różnych gremiach. Między innymi jestem przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu od 9 lat. I myśmy chcieli taki problem rozwiązać, wie pan, naciskając jako rodzice z Rady Rodziców na szkołę i razem ze szkołą i doprowadziliśmy w innym miejscu, co prawda Ustronia, do zrobienia badań przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji tutaj powiedzmy w Cieszynie, przez tą komórkę. Oni przyjechali, panowie zmierzyli natężenie ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci, w godzinach przed godziną 8 rano, jak idą do szkoły i średnio mniej więcej o tej godzinie, o której te dzieci wracają. Byliśmy zachwyceni, że przyjechali, że pomierzyli i po jakimś miesiącu przyszło pismo, że oni nie widzą w ogóle potrzeby, aby tam powstały choćby pasy, ja już nie mówię o światłach. Ja tylko daję jakby przykład jednostkowy, co nie znaczy, że tych problemów nie trzeba rozwiązywać. Je trzeba rozwiązywać, natomiast wie pan, ja konkretnie nie wiem, o którym miejscu pan mówi, czy tamtym przejściu dolnym, które jest pod spodem, no nie chcę umiejscawiać konkretnego rozwiązania, bo dokładnie nie wiem, o którym miejscu pan mówi, bo przez ulicę Cieszyńską, przez dwupasmówkę są światła wzdłuż ulicy Cieszyńskiej, rozumie, tak? Że wychodzą do mnie z domu, tak. To żeby dojść na przystanek na Ustroń, to trzeba przejść przez Cieszyńską, gdzie w ogóle nie ma pasów. Aha, tam jest olbrzymi. I są też dwa zakręty, prawda? Tak, a tam jest ruch olbrzymi. Rozumiem. Kiedy po prostu rano, to ciężko wyjść. A mówię, na razie się go małego wozi, ale potem będzie taki czas, że będzie musiał sam iść. Rozumiem. No i na przykład potem też by przyjeżdża do Ustronia. A z tamtej strony drugiej nie ma chodnika, oczywiście. Dokładnie. To, no tak. Nie ma. Wie pan co, no ja... Nie rozwiążę tutaj na gotowo tego problemu dla pana, przypuszczam. Natomiast jest faktem, że takie problemy są w wielu miejscach. W wielu miejscach też w ogóle nie ma chodników. Natomiast jest to, myślę, do rozwiązania. Trzeba by usiąść, wie pan, może pan to załatwić prawdopodobnie przez albo nasze stowarzyszenie, żeby usiąść z nami porozmawiać, albo później już, prawda, dzięki możliwościom moim, będziemy mogli się spotkać i ten problem rozwiązać. Może nie ja, ale gdzieś na komisji. Trudno jest mi teraz dywagować. Na pewno takie problemy będziemy rozwiązywać, nie będziemy ich zostawiać samym sobie. Dziękuję panu bardzo.